Dzień dobry. Nazywam się Agata Młyńska i jestem doktorem nauk fizycznych i starszym pracownikiem naukowym w Laboratorium Immunologii w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie. W dziedzinie immunologii pracuję już blisko 10 lat i chociaż moimi głównymi zainteresowaniami są właśnie immunologia raka i immunoterapia raka, to muszę zaznaczyć, że podstawy i działania naszego systemu odpornościowego są wspólne, jak i w ostrych chorobach mikrobiologicznych, tak i w chronicznych, przewlekłych chorobach, z którymi też się zderzamy. A sama nauka immunologii przeżywa teraz ogromne zainteresowanie, bo już od ponad roku zderzamy się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. I właśnie dzisiaj, w każdy czwartek, będę tu prowadziła rubrykę pytań i odpowiedzi na temat koronawirusa i szczepień w języku polskim. Rzeczywiście, o szczepieniach przeciwko COVID-19 mówi się teraz bardzo dużo i z rozpoczęciem procesu szczepionkowego na Litwie stało się to jednym z najbardziej dyskutowanych tematów. Gdzie są dyskusje, pojawiają się także wątpliwości, odmienne zdania, sprzeczne opinie i toczą się coraz szersze debaty, bo na temat szczepionek wypowiada się bardzo dużo ludzi. I trudno czasami przetrawić takie tło informacyjne i wyciągnąć rozsądne wnioski dla siebie. I to też moim celem dzisiaj będzie informowanie Państwa i odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania, na wszelkie pytania o tym, co to są szczepionki, jaki jest ich cel i jakie skutki my próbujemy z zadziałaniem szczepionek osiągnąć. I w każdy czwartek znajdę chwilę czasu, aby odpowiedzieć na te pytania. I rozumiem, że zmierzamy się teraz z bardzo ciężką sytuacją życiową, bo wokół nas jest pandemia, jak i w naszych domach, tak i na zewnątrz. I właśnie marzymy o tym, żeby powrócić już do normalności. Wszystko dookoła nas jednak do tej normalności dąży. Przecież i kwarantanna pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Ale dopóki ludzie nie uzyskają zbiorowej odporności, istnieje ryzyko takich, powiedzmy, niekorzystnych skutków dla zdrowia fizycznego, dla zdrowia psychicznego także. Aby wyrobić zbiorową odporność, mogą nam pomóc właśnie naukowo opracowane szczepionki, bo są one najskuteczniejszą bronią przeciwko zakażeniu wirusem i rozwoju choroby COVID. I obecnie na Litwie używamy 3 szczepionki. Wszystkie szczepionki są zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków i są to Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca. Wszystkie 3 szczepionki przeszły te same procedury oceny, zostały poddane tym samym kryteriom, co i inne szczepionki nie tylko od COVID, które są dozwolone i są w obrocie w Unii Europejskiej. Czyli one są bezpieczne i skuteczne. I gdyby odpowiedzialne władze w Unii Europejskiej miałyby wątpliwości co do którejś szczepionek, no nie zostałyby one po prostu zarejestrowane i nie byłoby zezwolenia na ogólne szczepienia społeczeństwa. Ale skoro wszystkie szczepionki przeszły kliniczne badania oraz zostały zaaprobowane przez Europejską Agencję Leków, używane są i na Litwie. I teraz chciałabym tak króciutko przejrzeć statystykę szczepień na Litwie w ostatnim tygodniu, na dzień dzisiejszy. Czyli dobra nowina, że w minionym tygodniu ustanowiono nowy rekord szczepień, 89 tysięcy, co w porównaniu do jeszcze zeszłego tygodnia 75 tysięcy naprawdę jest dużo. I łącznie na Litwę dotarło już ponad 70 tysięcy dawek szczepionek i w tym też była rekordowa dawka szczepionek Pfizera w zeszłą środę. I do 7 kwietnia, czyli do dziś, do szczepień ludności wykorzystano ponad 580 dawek szczepionek. I według dzisiejszych danych już ponad 4400 tysięcy osób na Litwie zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Czyli to nam daje niemalże 15% naszego społeczeństwa. No, a w danym momencie, jak wiemy, są szczepione grupy priorytetowe osób starszych i w tych grupach priorytetowych według wieku mamy następujące procenty. Czyli w grupie wiekowej 60-69 lat zostało zaszczepione około 24% ludności,
W grupie wiekowej między 70 i 80 lat zaszczepiło się 47% mieszkańców, a w grupie wiekowej ponad 80 lat ten procent wynosi 41%. I chciałabym też wspomnieć o innych grupach społeczeństwa, w których już ten procent zaszczepienia już wynosi ponad 50%. To są pracownicy szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, tam już mamy blisko 65%. Pracownicy aptek blisko 60%, pracownicy zakładów opiekuńczych 53% i pracownicy oświaty, pracownicy szkół podstawowych to już też mamy ponad 50%. Czyli ruszamy do przodu, po trochę, lecz ruszamy i mam osobiście nadzieję, że to tempo się będzie zwiększało, a teraz właśnie chciałabym przejść do najczęściej zadawanych pytań. I chyba jedno z najbardziej nurtujących pytań w biegu ostatnich tygodni także jest, dotyczy szczepionki AstraZeneca. I czy AstraZeneca skutecznie chroni przed chorobą COVID-19? Wiem, że nadal toczy się publiczna debata na temat tego, czy ta szczepionka AstraZeneca, czyli inaczej też znana jako Vaxzevria, jest wystarczająco skuteczna. No, dane naukowe i wnioski tej Europejskiej Agencji Leków, one właśnie wskazują, że skuteczność szczepionki AstraZeneca po pierwszej dozie wynosi 70%. Ale już po drugiej dawce tej szczepionki mamy prawie 94% skuteczności. Czyli skutecznie chroni przed zarażeniem się wirusem i przed objawową chorobą. A w jeszcze większym stopniu skuteczności chroni od powikłań, od przewlekłej, ciężkiej, objawowej choroby. To jest, jej skuteczność tam wynosi 92% i skuteczność przeciwko hospitalizacji wynosi 87%. W porównaniu szczepionka Pfizera, skuteczność tej szczepionki wynosi 95%, a skuteczność Moderny 94%. Także są całkiem porównywalne. Ale w tym miejscu ja bym bardzo chciała zaznaczyć, że ta skuteczność, co my tu mamy na myśli? I chcę powiedzieć, że kluczową funkcją i celem szczepień i najważniejszą miarą ich skuteczności to jest nie tylko zdolność zapobieganiu każdemu bądź zakażeniu, ale takie istotne ograniczenie ryzyka ciężkiej choroby, choroby objawowej, choroby z powikłaniami, hospitalizacji. Szczepiąc się możemy naprawdę tego uniknąć. I chociaż nie ma szczepionek ani od COVID, ani od żadnej bodajże innej choroby, nie ma szczepionek skutecznych w 100%, tak samo możemy wyprowadzić analogię, jaki nie ma w 100% skutecznych pasów bezpieczeństwa w samochodach, to mimo to naprawdę nie zmniejsza to faktu, że pasy bezpieczeństwa ochronią nas, zapewniają ochronę do pewnego bardzo wysokiego stopnia, który zwiększa szanse przeżycia wypadku drogowego właśnie. I bardzo podobna jest analogia ze szczepionką przeciwko COVID. Taka sama reguła odnosi się do szczepień ochronnych. Czyli skuteczność nie jest stuprocentowa, ale ona jest naprawdę bardzo wysoka, żeby była zalecana i rekomendowana. Drugie pytanie. Kiedy będziemy już mieli paszporty szczepionkowe? No, mimo że nie ma takich oficjalnych wytycznych, jak i w naszym kraju, tak i w sąsiednich krajach, tak i w całej Unii, ale o tym już dużo się mówi. I Unia, na ile wiem, przygotowuje taki ogólny projekt o paszportach, czy też inaczej certyfikatach szczepionkowych. I takie dokumenty mają zapewnić lżejsze podróżowanie międzynarodowe i pomysł ten w dużym stopniu właśnie podtrzymują kraje, które w dużej mierze z turystyki się utrzymują, na przykład jak kraje Europy Południowej, tak? I chyba my wszyscy też marzymy już o podróżowaniu, o powrocie do normalności. Dla niektórych to właśnie może być i motywacją do szczepienia, tak? I miejmy nadzieję, że w najbliższym miesiącu
o paszportach szczepionkowych usłyszymy coś bardziej oficjalnego. A na dany moment ja chcę zaznaczyć, że każda osoba, która się już zaszczepiła, może ściągnąć i wydrukować zaświadczenie o szczepieniu z personalnego konta na portalu e-Svejkata. I to może być w języku polskim, w języku angielskim i już teraz te zaświadczenia mogą Państwu posłużyć w razie jakiejś tam koniecznej podróży, czy nawet mogą zwolnić od izolacji po przekroczeniu granic niektórych państw. Pytanie. W innych miastach osoby, które mogą otrzymać szczepionkę, mogą zarejestrować się online, a nawet wybrać godzinę i żądaną szczepionkę. Dlaczego tak nie jest również w innych miastach? To zależy od regionu, bo za szczepienia są odpowiedzialne samorządy w swoich jednostkach i naprawdę na stronie internetowej swojego samorządu można znaleźć tą informację na temat szczepień, czyli gdzie się szczepić i czy jest możliwa rejestracja online. W Wilnie taka rejestracja online teraz jest możliwa, tym bardziej jeżeli się człowiek kwalifikuje do grupy priorytetowej, ale znalazłam też informacje na stronach samorządu rejonu wileńskiego czy rejonu solecznickiego. Są podane tam numery telefonu, pod które też można telefonować i się zarejestrować i chyba zdobyć informacje o tym, jakie szczepionki są dostępne i jakie można wybrać. Kto może się zaszczepić? Jakie są to sytuacje lub schorzenia? To bardzo szerokie pytanie, na które z jednej strony chciałabym odpowiedzieć, że dla większości ludzi szczepionka przeciwko COVID-19 niezależnie od producenta jest wskazana i według stanu zdrowia i z racji szybszego zbudowania tej takiej odporności społecznej, tak, odporności dla nas wszystkich. I też chcę podkreślić, że szczepionka to nie jest lek, to jest raczej środek profilaktyczny, który edukuje, pobudza nasz system odpornościowy, czyli inaczej system immunologiczny, immunitet. I to szczepionka to jest właśnie trening naszego systemu odpornościowego, żeby w przypadku prawdziwego zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nasze ciało by sobie poradziło ze zniszczeniem wirusa i nie wywołałoby choroby objawowej. Ale jednak są przypadki, w których po prostu szczepienie może do końca skutecznie nie zadziałać z powodu tego, że system odpornościowy takiego człowieka szczepionego, on jest osłabiony albo nie funkcjonuje. I jednak ogólna zasada jest taka, że im bardziej pacjent wymaga ochrony od infekcji i od COVID też, to jednak tym mniejsza bywa skuteczność tej szczepionki, kiedy pacjent ją przyjmuje. Bo po prostu komórki immunologiczne, one są albo bardzo osłabione, albo one zajmują się czymś innym. Zwykle tacy pacjenci mogą też zażywać leki immunosupresyjne i właśnie dla takich ludzi i dla ich ochrony my, zdrowi lub w miarę zdrowi, musimy się szczepić, żeby ich ochronić, bo po prostu nie wyrobi się im tak duża odpowiedź immunologiczna jak nam. To są pacjenci po transplantacji, pacjenci po przeszczepie szpiku kostnego, pacjenci onkologiczni, którzy są teraz w trakcie aktywnej chemioterapii, pacjenci, którzy zażywają inne preparaty, leki, które powodują osłabienie systemu odpornościowego i dla nich szczepionka ogółem nie jest przeciwwskazana tak per se, ale po prostu najprędzej nie zadziała całkowicie skutecznie, bo po prostu nie ma wystarczająco komórek immunologicznych i one nie ma, które by miały czasu potrenować na szczepionce. I szczepienie takich ludzi musiałoby być uzgodnione z lekarzem i jednak taka opinia jest, że lepiej jest mała ochrona niż żadnej ochrony. I to jest też ważne, bo nawet przebieg samej choroby COVID-19 u takich ludzi ze zmniejszoną odpornością najprędzej byłby ciężki i oni sami to wiedzą, bo wiedzą, że muszą unikać wszelakich infekcji. Pytanie następne. Po szczepieniu nie odczułem żadnych skutków ubocznych. Czy to oznacza, że szczepionka nie działa? No, brak skutków ubocznych
albo raczej bardziej chciałbym je nazwać reakcjami immunologicznymi, bo nie są to skutki uboczne, są to reakcje naszego systemu odpornościowego. Znaczy, jeżeli ich nie czujemy, to nie znaczy, że szczepionka nie zadziałała i nie należy zakładać, że jeżeli temperatura po szczepieniu nie wzrosła, to już jest źle i szczepionka nie jest skuteczna. Nie, tak nie jest. Chciałabym właśnie omówić parę przypadków. Jeżeli te objawy poszczepionkowe są, jeżeli mamy jakąś tam gorączkę, ból w miejscu zaszczepienia, ból mięśni, ból stawów, taki całego ciała, to jest bardzo duża prawdopodobność, że normalna, duża odpowiedź immunologiczna nam się na szczepionkę i na COVID-19 wyrobiła. Jeżeli my te objawy czujemy w jakimś bardzo niedużym stopniu, ale mimo to czujemy, to te prawdopodobieństwo też raczej jest bardzo wysokie. To też nieco zależy tak od temperamentu, powiedzmy, naszego systemu odpornościowego. Ale jeżeli po pierwszej czy po drugiej dawce szczepionki nie czujemy nic a nic, to zamiast zgadywać, powiedziałabym, że dla odpowiedzi na to pytanie bardzo dobrze by było zrobić test na przeciwciała we krwi. I taki test by nam naprawdę konkretnie pokazał, czy utworzyła się dostateczna koncentracja przeciwciał na SARS-CoV-2. I kiedy takie badanie przeciwciał zaleca się zrobić, czy byli szczepieni Moderną lub Pfizerem, to czyli po 2-3 tygodniach po drugiej dawce, a dla osób, które były szczepione AstraZeneca, to można już robić miesiąc po pierwszej dawce. I ostatnie pytanie. Czy lepiej się jest zaszczepić, czy zachorować naturalnie? No, skuteczność szczepionek, jak już mówiłam na początku naszego spotkania, to ona wynosi od 70 do 95% i to są takie dane naukowe, one są ważne. Czyli w tylu procentach szczepionka nas ochrania od zakażenia się wirusem i jeszcze w większym stopniu chroni nas od objawowej choroby i od ciężkiego jej przebiegu i od powikłań, nawet bardzo ciężkich, a czasem i letalnych. A naturalne zachorowanie, no to jednak jest nieco loteria. Odradzałabym to, bo chorują na COVID-19 przecież i osoby starsze, ale też i osoby młodsze. I często nawet bezobjawowa choroba, której niby się nie boimy, ale ta bezobjawowa choroba nie gwarantuje, że nie powstaną jakieś długotrwałe czy późniejsze powikłania. I chyba my nawet jeszcze nie o wszystkich powikłaniach wiemy, bo choroba jest dość nowa. Czyli naturalne zarażenie się to jednak dość duża loteria, w której są szanse przegranej. Tyle pytań na dziś. Zapraszam Was do przesłania jeszcze więcej pytań na adres mailowy petisuzlaise@sam.lt. A w każdy czwartek odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Pozostajmy w zdrowiu.